Czy Tarnowianie znają swojego prezydenta? I kim jest pan Roman Ciepiela? Pan Roman Ciepiela. Mówi mi coś na nazwisko, ale nic o nim nie wiem. A jak myślisz, kim on jest? Pisarzem. O, pan z wąsami. Jak mam nazwisko, to nie pamiętam. Ciepiela. A dzień dzisiejszy? Coś wspaniałego. Coś zmienił w tym Tarnowie wreszcie. Na lepsze. W każdym razie na lepsze. Moim kandydatem jest Ciepiela. Kto jest aktualnym prezydentem Tarnowa? Ryszard Ścigała. Nie, przepraszam, Ciepiela. Roman Ciepiela. Kto jest prezydentem Tarnowa? Nie pamiętam już. Nie pytajcie. Nie, dobra, spieszę się. Kto jest prezydentem Tarnowa? Nie wiem. A Roman Ciepiela. Roman Ciepiela to jest prezydent Tarnowa? No, prezydentem Tarnowa. Pan Roman Ciepiela. Co pan myśli o jego rządach? Pozostawię to bez komentarza. Ciepiela. Obiecał nam, proszę panią, 4000 miejsc pracy i słowa nie dotrzymał. Jesteśmy zawiedzeni. Na przyszłe wybory jeszcze nie mam, no ale jak się okaże jakiś dobry kandydat, to będziemy na niego głosować. Pan Ciepiela. Dobrze, chociaż niektóre posunięcia wydają mi się dla niego fatalne, ale społecznie się udziela tutaj bezdomnym. Robi jakieś pikniki, jakieś tam daje życie i pozwala żyć. Ja pana Ciepielę poważam i tak dalej. Ja się z nim na Wigilii łamałem opłatkiem, życzyłem sobie wszystkiego najlepszego. Chciał, żeby pan Ciepiela został. Ciepiela. Zbudowę tych obiektów sportowych, na przykład baseny i tak dalej, to myślę, że to jeżeli to jest też jego inicjatywa, to jest super sprawa. Miejsca pracy, żeby były tworzone, bo same obiekty nie wystarczą. Prezydentem Tarnowa. Roman Ciepiela. Roman Ciepiela? A jak pan ocenia jego rządy? Przeciętnie. Ciepiela. Jeśli chodzi o kolejne wybory, ma pan już swojego kandydata? Jeśli pan Jakub Kwaśny będzie kandydował, to na niego oddał swój głos. Kim jest pan Roman Ciepiela? O właśnie, to prezydent Tarnowa. Wiedziałam, że coś na C.